Panie Marcinie, widzę tutaj trenujących dwóch nestorów chojnickiego boksu. Z jakiej okazji? Z okazji walki, która się zbliża już 30 września. Będzie to walka wieczoru. O, można powiedzieć, najlepszego oldboya nie tylko Chojnic, a Polski. Najstarsza walka, można powiedzieć, w historii polskiego pięściarstwa. Któż będzie walczył? Będzie walczył trener Kazimierz Patarazki, można powiedzieć i mój tata, też człowiek, który mi pomagał, był takim trenerem domowym, mój tata Bogdan Gruchała. Będzie to pojedynek na serio, także ci wszyscy, którzy spodziewają się, że będzie to pojedynek na dotykanie się, to się grubo mylą, mimo że się znają, przyjaźnią, to walka będzie na serio. Czyli 3 rundy po 3 minuty? Nie, 3 rundy po 1,5 minuty. No, 70-letni, można powiedzieć, nasi zawodnicy będą boksowali po tyle, co boksują teraz zawodnicy 13-letni. Na przykład za Polski zakwalifikował się nasz zawodnik Mateusz Gapa i on boksuje 3 rundy po 1,5 minuty i w trzeciej rundzie już nie miał sił. Także wysportowany chłopak po dwóch obozach w Brzeżynie. A tutaj panowie, można powiedzieć, po miesięcznym przygotowaniu, każdy inaczej się przygotowywał, mają ten sam dystans do przebycia przy pełnej hali, reflektorach i wielkiej presji, bo jeden i drugi dysponuje mocnym nazwiskiem w Chojnicach i na pewno będą chcieli udowodnić, że wiele potrafią, a ja chciałbym, żeby przy okazji pokazali, że jeszcze w tym wieku można się spokojnie ruszać, świetny techniczny boks, no i żeby się nikomu nic nie stało. Jak przygotowania, panie Kazimierzu? Tak, widać. Czyli forma zwyżkuje. Forma była, jest i będzie, a 30 się okaże. To jest tak jak w piłkę i w boksie. Nic nie wiadomo, co będzie jutro. A jak u pana wyglądają przygotowania? No, przygotowania już prawie miesiąc trwają. No, jest w trakcie przygotowania, jak będzie, to się okaże. Panie Marcinie, jakie jeszcze atrakcje pan zaplanował na 30 września? Odbędzie się pojedynek, mówię, walka wieczoru 70-latków, tak średnio można powiedzieć, bo ten jest dziś na starszy. Co prawda ma 72, to 62, ale średnio tak można powiedzieć. Później będzie co 10 lat mniej, prawie 50-latkowie, 40-latkowie, 30-latkowie, 20- i 10-latkowie. Odbędą się walki olimpijskie z udziałem Piotra Szczukowskiego, wielokrotnego mistrza Polski, Kevina Gruchałę, wielokrotnego mistrza Polski. Ich pojedynki będą bardzo, myślę, że ciekawe tutaj atrakcją dla szczególnie powiatu chojnickiego, Będzimierowic i Czerska, dla Piotra Szczukowskiego, z którego się wywodzi. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć, że będą występy artystyczne, na które zapraszam, pokaz fakira, występy dziewcząt. Także troszkę tego będzie. Będą też podobno licytacje gadżetów. Tak, będą licytacje rękawic bokserskich z autografami znanych mistrzów, m.in. mistrzyni świata Karoliny Michałczuk i wielu innych znakomitych pięściarzy zawodowych. Chcemy te rękawice zlicytować i przekazać na rzecz rodziny, która ucierpiała podczas nawałnicy. I myślę, że to będzie rodzina z powiatu. Nie wiem, porozmawiam z panem starostą, z panem burmistrzem i kogoś wybierzemy, żeby to było sprawiedliwie. Całość tej kwocie chcemy, całość tą kwotę chcemy przekazać właśnie na taką rodzinę poszkodowaną. No będą tutaj, jak już powiedziałem, te walki bardzo ciekawe. Będą wychowankowie trenera Kazimierza Patarazkiego, mistrzowie Polski, wicemistrz świata żołnierzy Sławomir Zabrowski, mistrz Polski juniorów, zwycięzca międzynarodowych turniejów bokserskich Krystian Wiśniewski. Będzie walczył Artur Świerk, zawodnik, który z Chojniczanki przyszedł do Elbląga. Będzie boksował Łukasza Drzewickiego syn, który jest mistrzem Anglii, z Maciejem Kotlęgą, wicemistrzem Polski. Także tych zawodników utalentowanych i tytułowanych z poprzednich lat będzie cała plejada. W narożniku trenera Potarackiego będzie syn Piotr, który jest przecież też ikoną chojnickiego pięściarstwa, medalista mistrzostw Polski, zawodnik Gwardii Warszawa. Będzie mu pomagał Łukasz Drzewicki, który na co dzień jest trenerem w Anglii. U taty będzie, można powiedzieć, rodzinnie. Będzie syn Wojtek, mój brat, medalista mistrzostw Polski, brązowy medalista mistrzostw Europy oraz wnuczka Paulina, też wielokrotna mistrzyni Polski, uczestniczka mistrzostw świata i Europy. Gdzie będzie można bilety kupić? Bilety będzie można kupić w dniu gali w kasie Centrum Parku. Bilety w cenie na trybuny 20 zł, 40 zł krzesełko przy ringu. Te bilety już są ograniczone, natomiast VIP-owskie wszystkie miejsca przy stoliku z konsumpcją zostały już stety albo niestety sprzedane.